Witamy Państwa bardzo serdecznie. To już luty, przeleciał nam ten styczeń niesamowicie szybko. No to podnosimy się z kinowego fotela i zapraszam Państwa tym razem na spacer. A jak spacer, to oczywiście spacer koneserów, bo z nami Dariusz Romanowski. Dzień dobry, Darku, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Będzie lepiej, chociaż właściwie mówiąc przy okazji kina konesera, bo o nim będziemy rozmawiać, o tym repertuarze lutowym, to zawsze jest dobrze. No ale będzie lepiej, to jest oczywiście tytuł filmu. Tak, tytuł pierwszego z czterech filmów, które w cyklu Kino Konesera pokażemy właśnie w lutym. To jest kino francuskie, kino lekkie, łatwe i przyjemne. No i znanych francuskich twórców. Oczywiście twórców przeboju, jednego z największych przebojów francuskiego kina ostatnich dekad. Mam na myśli oczywiście Nietykalnych, ale o ile ten film nie wymaga zbytniej reklamy, bo myślę, że polska publiczność chętnie będzie chciała ten film zobaczyć, o tyle dwa kolejne filmy to już jest... Chcesz je rekomendować? Zdecydowanie tak, wyższa półka filmowa, zwłaszcza, że to kino z dwóch różnych regionów geograficznych. Północ będzie i później nieco cieplejsze klimaty. Zdecydowanie. Natomiast wracając do tego pierwszego filmu, o którym powiesz, no to gdyby nie ten brytyjsko-skandynawsko-islandzki charakter, to można byłoby powiedzieć, że moglibyśmy sięgnąć aż do Barei, bo pamiętasz pewnie słynny cytat: matka siedzi z tyłu, prawda? Wiemy, o czym mowa. Natomiast tutaj ta opowieść no, jest trochę bardziej jednak związana z czarnym kinowym humorem, no i chyba nie przypinalibyśmy jednego do drugiego. Nieco bardziej wysublimowana, nieco bardziej artystyczna. No ale cóż, Islandia to stosunkowo niewielkie wyspiarskie państwo na obrzeżach Europy. No słynie z czego? Słynie z wulkanów, z surowego krajobrazu, niedotkniętego ręką człowieka, no i ze swojego towaru eksportowego, dumy, dobra narodowego, jaką jest piosenkarka Björk. Ale mało kto wie, nie interesujący się kinem, że właśnie Islandia jest ulubionym miejscem na przykład dla hollywoodzkich filmowców, którzy z uporem maniaka kręcą tam sceny, które na przykład rozgrywają się w wysokich Andach czy Himalajach. Ale, co ciekawe, Islandia to także kraj produkujący mnóstwo świetnych filmów. Praktycznie od 20 lat nie ma roku, aby jeden z nich nie trafiał na polskie ekrany. I tak też jest tym razem. Matka siedzi z tyłu. Taki jest tytuł najnowszej islandzkiej produkcji, którą będziemy mogli obejrzeć już niebawem w kinie Konesera. Czy my Europejczycy, bo to też Europa, nazwalibyśmy to rzeczywiście stricte czarną komedią? Tak, to jest klasyczna czarna komedia, ale osadzona tak bardzo mocno w realiach Islandii, przede wszystkim przepełniona tą islandzką mentalnością, mentalnością ludzi, którym, co tu dużo mówić, w ciągu roku bardzo słońca brakuje. I te takie mroczne klimaty sugerują również dziwne dla nas, dziwne zachowania ludzi. To niesamowicie śmieszna, inteligentna, czarna, tak jak powiedziałeś, komedia o pewnej niezwykłej podróży. Zgorzkniałego, starego kawalera, który chce spełnić ostatnie życzenie swojej matki. I tutaj dla mnie jest ten element, że to ostatnie życzenie, znaczy ja wiem, że my troszkę oczywiście spoilerujemy, ale no jest naprawdę ultra czarną komedią. Tak, znaczy takim, ja bym na to nie wpadł, może tak powiem. No tak, bo w tę podróż oprócz tego głównego bohatera, o którym przed chwilą powiedziałem, udaje się także jego pies Kundel i matka. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że matka nie tylko siedzi z tyłu, ale jest martwa. I cóż, w ciągu kilku zaledwie dni ten nasz bohater przeżywa więcej i spotyka więcej ludzi niż w ciągu ostatniej dekady swojego życia. Poznaje prawdziwy świat, prawdziwe życie, mimo że rzecz cały czas rozgrywa się właśnie na Islandii. Niesamowity klimat, czarno-białe, przepiękne zdjęcia. Takich filmów brakuje w kinie polskim, brakuje w kinie światowym, dlatego bardzo gorąco, z czystym sumieniem ten film polecam. To będzie druga z projekcji tego miesiąca, bo będą cztery. No i obiecaliśmy Państwu, że będzie nieco cieplejszy klimat, jeśli chodzi oczywiście o terytorium, bo wędrujemy do Francji, a tak jak myślę, pod znakiem francuskim, bo dwa z czterech filmów w tym roku, w tym miesiącu są filmami francuskimi w kinie Konesera. To jednak temat, no zupełnie, który momentami no, może mrozić jednak krew w żyłach, zwłaszcza głównej bohaterki. Powiedziałeś, że film rozgrywa się w cieplejszym klimacie. Nie do końca, bo rzecz się dzieje we francuskich Alpach. Tak, również ale wysoko. Geograficznie. Tak, zdecydowanie geograficznie, cieplejszy region, tak. Masz rację. Natomiast historia małżeństwa, które... Dostatniego małżeństwa, ona jest pisarką, mają
mają 10-letniego syna, mieszkają w bardzo dużym domu właśnie we francuskich Alpach i nagle wydarza się wypadek. To nie jest spoiler absolutnie, bo to się dzieje na samym początku. Mąż wypada z balkonu tego domu. I jak to w rasowych kryminałach, a raczej thrillerach bywa, wszyscy zadają sobie pytanie, czy wypadł na skutek nieszczęśliwego wypadku, czy być może został przez kogoś wypchnięty. Przez kogo? Przez żonę. Brakuje świadków. Nie ma poważniejszych poszlak. Brakuje dowodów. I co teraz? Ale to jest tak mądre, inteligentne kino, że mimo, że jest kinem stricte gatunkowym, to jednak twórczyni filmu, francuska reżyserka Justine Triet, każe nam nie tyle zastanawiać się, kto zabił, czy w ogóle zabił, ale jednak patrzeć na na bohaterów z innej perspektywy. To jest Anatomia upadku. Taki nosi tytuł ten film. Bardzo wymowny. Nie chodzi o ten upadek z balkonu. Raczej o upadek moralności człowieka. To jest świetne kino psychologiczne. Takie studium upadku rodziny, więzi rodzinnych. Razem z twórcami filmu prowadzimy śledztwo, ale skupione jest ono właśnie nie na tym, kto, czy to ktoś zrobił, a jeśli tak, to kto, ale właśnie jak wyglądało poprzednie życie naszej bohaterki, jaki miał wpływ na to, czy mogła to zrobić, czy nie. Tak, bo z tymi pytaniami musicie mierzyć, tak. Między innymi w tym filmie, prawda, na całej sali. Świetny scenariusz, czego potwierdzeniem jest już Złoty Glob, właśnie dla najlepszego scenarzysty, ale także przede wszystkim niezwykle prestiżowa Złota Palma dla najlepszego filmu na festiwalu w Cannes. Ten film walczy również w rywalizacji oscarowej. 5 nominacji do Oscara. Tym, co ciekawe, nominacja w kategorii najlepszy film roku. Rzadko kiedy Amerykanie do tej głównej kategorii dopuszczają filmy spoza Stanów Zjednoczonych. Tym razem docenili wielki talent twórców, ale także aktorki. O niej muszę wspomnieć, bo Sandra Hüller, niemiecka reżyserka, grająca w tym filmie w języku angielskim i francuskim, zagrała, no nie chcę powiedzieć, rolę swojego życia, bo to stosunkowa młoda osoba, zagra pewnie jeszcze, stworzy pewnie niejedną wielką kreację, ale to, co zrobiła w tym filmie, to naprawdę szapoba przed niemiecką kinematografią, której ona jest przedstawicielką. Wybitna, wielka rola, która myślę przejdzie do historii kina. Dobrze, nim przejdziemy do ostatniego filmu, tylko wspomnimy go Państwu, bo zresztą Państwo tutaj mają chociażby właśnie cały repertuar. To co w repertuarze pytań dla naszych widzów, Darku, jeśli chodzi o konkurs, bo oni czekają i powiem szczerze, że zawsze z odpowiedziami na filmy dotyczące kina konesera nie ma problemu z odpowiedziami, co mnie niezwykle cieszy zawsze, bo pytania jednak, trzeba tych odpowiedzi troszkę szukać. To co tym razem? Skoro wspomniałem nazwisko Sandry Hüller, właśnie jej będzie dotyczyć moje pytanie. 8 lat temu, tak to było w 2016 roku, swoją premierę miał inny znakomity film, komedia, w której to Sandra Hüller zagrała główną rolę, rzucając na kolana światową krytykę i przysparzając sobie kolejne rzesze widzów w całej Europie. Otrzymała za tę rolę Europejską Nagrodę Filmową, wiele innych wyróżnień. Proszę podać tytuł tego świetnego filmu. No oczywiście Państwo ślą jak zwykle odpowiedzi pod adres czasnaseans@czasnaopole.pl. Dwie pierwsze prawidłowe jak zwykle nagradzamy upominkami ufundowanymi przez sieć kin Helios w Opolu. No i powiedzieliśmy, że byliśmy na północy, powędrowaliśmy do Francji, ale tej zimnej Francji. No to teraz co by nie było, jednak nadal choć na północ, ale też i zimna Finlandia, bo ona będzie kończyła ten miesiąc w kinie konesera, prawda? Tak i to jest. Też, tak jak powiedziałeś, niezwykle ciekawy obraz, choć zupełnie inna stylistyka niż te chyba, o których mówiliśmy. Tak, zwłaszcza, prawda? Że stoi za nim, no co tu dużo mówić, stary wyga europejskiej kinematografii, uwielbiany więc na festiwalu w Cannes. Tyle nagród, ile on tam otrzymał, to chyba żaden twórca na świecie. Aki Kaurismäki. No, twórca wręcz legendarny, kultowy, stworzył kolejny, świetny film. Również spodobał się na festiwalu w Cannes, gdzie otrzymał, z tego co pamiętam, Grand Prix, drugą po Złotej Palmie, co do prestiżu, nagrodę tej imprezy. Natomiast to jest melodramat, znowu w takich bardzo zimnych, chłodnych, skandynawskich klimatach. Dwoje dziwaków spotykających się co chwila i próbujących te uczucia okazać sobie, a
ponieważ rzecz, tak jak wspomniałeś, dzieje się w Finlandii. Oni nie są, Finowie, tak wylewni jak Włosi czy Hiszpanie, te uczucia okazują w zupełnie inny sposób. Tak cudowny, tak ciepły, oryginalny. Jeden z najpiękniejszych i najlepszych filmów Akiego Kaurismäkiego również gorąco polecam. No to polecamy Państwu te propozycje w tym miesiącu, bo właśnie dziś 1 lutego, więc na te projekcje będzie można się wybrać i sobie je zaplanować, bo skoro mówimy o nowym roku i nowym miesiącu, bo jeszcze nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać, to króciutko przypomnijmy, jakie są w cyklu te seanse, kiedy się spotykamy z Tobą między innymi na kinowej sali. Tak jest. Zapraszam serdecznie w każdy poniedziałek o godzinie 18 w Centrum Handlowym Solaris i o 19 w Centrum Handlowym Karolinka. Ten sam film pokazywany, co ciekawe, w całej Polsce, bo przypomnę, od kilku już lat opolski projekt Kino Konesera jest już projektem ogólnopolskim. Wszyscy w 40 kilku kinach oglądamy ten sam film w ten sam dzień, o tej samej porze. Bardzo gorąco zapraszam do dołączenia do naszego grona. Proszę bardzo, my mówiliśmy o polskich filmowcach, którzy ostatnio robią furorę, a teraz jeszcze o polski projekt. Także stał się projektem ogólnopolskim, co nas cieszy. Dariusz Romanowski, filmoznawca, zapraszał Państwa i prelegent Kina Konesera na te spotkania. Wyjątkowe, co by nie było, więc mamy nadzieję, że im bliżej wiosny, tym atmosfera jeszcze będzie gorętsza. No ale taka zawsze jest w Kinie Konesera. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję pięknie.